las w tym przypadku tutaj jest, to jest działka 8-hektarowa, klasa gleby, ja nigdy nie lubię mówić, że gleba jest zła, po prostu jest niższej, niskiej klasy bonitacyjnej. Tutaj mamy do czynienia z piątą, szóstą klasą, miejscami może jest 4B. Nic lepszego tutaj nie ma, 4A nie ma ani metra kwadratowego. Kukurydza w tym stanowisku uprawiana jest w tym sezonie 8 rok z rzędu. Co roku jest uprawiana na ziarno, co roku jest przeorywana słoma, te ponad 20 ton słomy co roku jest to mulczerowane, co roku jest ta słoma traktowana wapnem, czy to w postaci wapna węglanowego z takiego sypanego, czy to w postaci kredy, ale zawsze co roku jest. Obsada tutaj zachowana jest 85 tysięcy nasion na hektarze i widzimy, że przy takiej glebie warto byłoby na tej odmianie troszeczkę tą obsadę zmniejszyć nawet do 80 tysięcy albo i nawet do 75. Dlaczego? Dlatego, że Velas charakteryzuje się tym, że jest to odmiana, która ma kolbę w typie flex. Co to znaczy? Kolba w typie flex to znaczy to, że ona szczyt nigdy nie będzie miała w pełni wypełniony. Zawsze im lepsze stanowisko, im lepsze warunki glebowe, tym ta kolba będzie wypełniona bardziej. I aby na takim stanowisku, gdzie to jednak to podglebie jest gorszej jakości, żeby ta kolba była jak najbardziej wypełniona, to trzeba wtedy faktycznie tutaj ograniczyć troszeczkę tą obsadę. Znajdujemy się na polu produkcyjnym o łącznej powierzchni 35 hektarów. To pole produkcyjne otacza nasze poletka odmianowe, poletka doświadczalne. I znajdujemy się nie bez przyczyny właśnie w polu produkcyjnym, ponieważ została tutaj zasiana moja ulubiona odmiana, mianowicie SY Abelardo. Jest to odmiana z hodowli Syngenta. Jest to odmiana OVO 220-230, czyli jest to wczesna odmiana. Użytkowanie, tak jak wspomniałem, król plonowania na ziarno. Również ziarno może być przeznaczone na gryz. Wysokość roślin 250 cm. Co to oznacza? Odmiany tej nie zalecam w uprawie na kiszonkę, na zieloną masę. Zdecydowanie w naszym portfolio jest dużo lepszych odmian, które możemy uprawiać na kiszonkę. Tutaj Abelardo to głównie ziarno. Jeśli mówimy o ziarnie, zależy nam na odpowiednich kolbach. Abelardo, dlaczego ją lubię? Z tego powodu, że ma kolbę typu fix. Co to oznacza? 80 tysięcy takich roślin na hektarze i każda kolba będzie wyglądała tak samo. Po prostu te kolby są zafiksowane i zawsze będą takie same. Niezależnie od warunków pogodowych, z którymi mamy różne do czynienia, różne anomalia, niezależnie, wiadomo, na 35 hektarach zmienność glebowa jest bardzo duża, niezależnie od tej zmienności glebowej, te kolby zawsze będą takie same. Chcielibyśmy Wam powiedzieć parę słów na temat kolejnej naszej nowości, odmiany Henley. Henley w tym roku, czyli tym sezonie 2021, będzie to odmiana, która będzie miała swój drugi sezon sprzedaży. Sezon 2020 zakończyła z rekordem, praktycznie bardzo szybko nabrakło nam nasion. Już Wam mówię dlaczego. Jest to odmiana również dualowa, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Henley jest to następca, to jest przede wszystkim odmiana wyhodowana przez firmę Limagren. Do naszej oferty wchodzi jako następca za odmianę, która była znana i lubiana przez rolników, przez wielu rolników, też za swoją wszechstronność, za odmianę 30-233. Henley jest to ucieleśnienie tamtej odmiany, która już zeszła z rynku, ale plusem tej odmiany jest to, że to jest odmiana o zdecydowanie jeszcze wyższym poziomie plonowania. Plusami tej odmiany, takimi bardzo praktycznymi, oprócz tego bardzo wysokiego poziomu planowania, jest to, że ta odmiana bardzo fajnie znosi warunki stresowe związane z chwilowymi niedoborami wody. Rok 2019-2018, bardzo niedaleka przeszłość, mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi brakami w opadach. Ta odmiana wtedy była już na poletkach testowych, na plantacjach testowych. Obserwowaliśmy tutaj, mimo dużych niedoborów opadu, obserwowaliśmy bardzo ładne wypełnienie, bardzo ładne zaziarnienie na całej długości kolby. Nie było tutaj problemów z tym, żeby ta odmiana się dobrze zaziarniła. Cechą charakterystyczną Henleya jest tutaj, zwróćcie uwagę, takie fajne
czerwone, antocyjanowe przebarwienia na ziarniakach. Oczywiście to jest cecha odmianowa, tak jak i czerwone przebarwienia na łodygach, na źdźbłach. To jest też cecha odmianowa. Witam serdecznie. Chciałem Wam powiedzieć parę słów na temat kukurydzy, odmiany kukurydzy, która jest tak naprawdę jedną z moich ulubionych odmian. Jest to odmiana Morok. Jest to odmiana VO230. Niektórzy mówią, że to jest bardzo dobra kiszonka. Mają rację. Jest to potężna roślina. Tutaj na tym słabszym stanowisku, zwróćcie uwagę, śmiało 3 metry ma. Na mocnych stanowiskach dorasta do 4 metrów. Ale w mojej opinii to jest również bardzo dobra ziarnówka. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę, jest to odmiana, która ma bardzo ładnie zaziarnioną kolbę i zwłaszcza na słabszych stanowiskach. Jesteśmy przy kolejnej odmianie, o której byśmy chcieli Wam troszeczkę opowiedzieć. Jest to odmiana Galactus, wyhodowana i wprowadzana do Polski przez firmę Saturn Union. I to, co już widać tutaj na przykładzie tych kilku pierwszych kolb, pierwszych z brzegu, jest to naprawdę odmiana o bardzo zacnych kolbach. Jest to odmiana, która ma VO 220, 230. W tym sezonie widzimy, że tej sumy temperatur troszeczkę zabrakło, jest bardziej zielona niż inne odmiany, ale to nie przeszkadza w niczym. Pamiętajcie, że odmiana, która ma bardzo silny stay green, bo to, co widzimy w tej chwili, to wcale nie jest późność odmiany, tylko to jest cecha, która notabene jest bardzo dobra w kiszonkach. W tym przypadku mamy tą cechę na ziarnówce. To jest cecha stay green, czyli utrzymanie zieloności liści w dłuższym okresie czasu. Jesteśmy na odmianie Amelo. Amelo jest to odmiana pochodząca z hodowli austriackiej Sadbaulins. Odmiana o VO 230, również 230. Jak widać zresztą na przykładzie tutaj tej kolekcji, tych roślin, odmiana zaliczana do grupy wysokich, albo nawet bardzo wysokich. Jest to odmiana ziarnowo-kiszonkowa. Kiszonkowa dlatego, że jest wysoka, ma bardzo duży udział kolby, a tym samym bardzo wysoką wartość energetyczną. A ziarnowa dlaczego? Dlatego to, co na przykład pokazałem na przykładzie tych kilku tutaj po kolei odkrytych kolb. Przede wszystkim na początku października, w bardzo opóźnionym sezonie wegetacyjnym, słuchajcie, te liście okrywowe, które okrywają kolbę, są bardzo luźne. A tym samym sama wentylacja kolby jest tutaj łatwiejsza. Będzie ta kolba szybko dosychała, szybko będzie za chwilę oddawała wodę. Zresztą tu już w tej chwili widać, że ta wilgotność już tutaj jest, już te nasiona nabierają luzu między sobą, swoimi przestrzeniami między ziarniakami. Tym samym już ta wilgotność bardzo spada. Ostatnia pogoda deszczowa troszeczkę nam to utrudnia. Ale niemniej jednak jest to odmiana, która bardzo fajnie się spisuje. Kolejna istotna rzecz, która też dedykuje tą odmianę do uprawy na ziarno, to jest to, że też osadka tutaj jest bardzo, bardzo niewielka. No i jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna dla praktyków, to jest, słuchajcie, to jest wymacanie się. Bardzo często problemem jest na plantacjach kukurydzy w trakcie żniw to, że gdzieś za kombajnem okazuje się, że nie wszystkie osadki są do końca wymucone. Tutaj zwróćcie uwagę, przy wilgotności w tej chwili około 34-35, zwróćcie uwagę, że bardzo ładnie się wymaca, czyli jeżeli ktoś ma takie potrzeby, ma możliwości, może ją kosić odrobinkę wcześniej, bez ryzyka, że nie będzie niedomuconych osadek. Ona się bardzo dobrze wymuci, a to jest bardzo istotna cecha, ponieważ w momencie, kiedy już zrobiliśmy wszystko, co się da, postaraliśmy się zrobić jak najwięcej, no niestety kombajn pokazuje, że nie da się tego wymucić. Ta odmiana jest idealna do tego, ona się delikatnie wymaca przy użyciu niewielkiej siły. Jesteśmy przy kolejnej odmianie na naszej kolekcji, a mianowicie odmiana Armilla. Jest to odmiana pochodząca z oferty nowej hodowli, która od kilku lat na polskim rynku jest, a mianowicie z firmy IG Pflanzenzucht, w skrócie IGP. Odmiana Armilla, zwróćcie uwagę, jest to odmiana, która, jak zwrócicie uwagę na kolbę, przyjrzyjcie się kolbie, to jest dęciak, tak? To jest więcej dęta, flinta, gdzie są końcówki.
Na niektórych kolbach widzę tutaj, tego dent jest jeszcze bardziej wyraźny, jeszcze bardziej taki pomarszczony. Jest to VO około 230. Dlaczego mówię około? Słuchajcie, ja nigdy się do VO za bardzo nie przywiązuję, bo tak naprawdę takim mianownikiem wspólnym dla odmian nie powinno być tak naprawdę VO, tylko suma temperatur efektywnych. Ponieważ suma temperatur efektywnych dla danej odmiany mierzona w jednym miejscu jest tak naprawdę taka sama wszędzie. Tylko na dane VO w różnych krajach, w krajach rejestracji może być różne. Także tutaj mianownikiem wspólnym powinno być to jednak ta suma temperatur efektywnych. Jest to 230 dęciak. I co takiego fajnego jest w tym dęcie? Słuchajcie, przede wszystkim co fajnego jest to, że ta odmiana jest to odmiana, która ma prawie w pełni fiksową kolbę, czyli do końca jest zaziarniona. Widzimy tu na końcu jakieś tam małe niedopylenia, ale to spowodowane tylko i wyłącznie jakością gleby. Ale co to nam daje, że to jest dent? Przede wszystkim nam daje to, że zwróćcie uwagę, tego ziarna jest dużo. Tego ziarna jest dużo, ta osadka jest niska, też będzie się łatwo wymacać. Ale coś jest więcej. Słuchajcie, denty mają fajną taką cechę, która nazywa się dry down, czyli szybkie oddawanie wody tak naprawdę. Taki szybki dry down. To znaczy, że w momencie, kiedy ona rozluźni te przestwory między ziarniakami, ona jeszcze szybciej zacznie oddawać wodę, jeszcze większe tempo będzie miała oddawania wody niż flint o tym samym VO. Za nami drugi odcinek Tour de Corn. Przedstawiliśmy opis odmian. Te odmiany, wszystkie, które tutaj były opisane, znajdują się na wszystkich demofarmach, w których będziemy. I tymczasem kończymy Demofarma Niedźwiedź Żegna i wyruszamy w nasz peleton plonów do kolejnych lokalizacji, gdzie tak jak było wspomniane w pierwszym odcinku, przedstawimy krótkie ujęcia ze żniw kukurydzy oraz plony naszych czołowych odmian. Do zobaczenia w kraju, widzimy się niebawem.